weźmiecie moc Ducha Świętego, który przyjdzie na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei i w Samarii, aż do krańców ziemi. Dzieje Apostolskie, 1 rozdział, 8 werset. Powołani, by być świadkami. Fakt, że chrześcijanie powinni być świadkami Pana Jezusa Chrystusa, jest bardzo jasno przedstawiony w Słowie Bożym. Faktem, i to bardzo opłakanym, jest również to, że wielu chrześcijan nie było świadkami dla naszego Pana. Zadowolenie z faktu, że jest się zbawionym i nie odczuwa się żadnej odpowiedzialności poza tym, jest smutną sytuacją i może wywołać wątpliwości co do prawdziwości naszej wiary. To powinno skłonić człowieka do zbadania samego siebie, aby upewnić się, że jego wiara nie jest taka, jak opisana w liście Jakuba, 2 rozdział, 26 werset. Jak ciało bez ducha jest martwe, tak też wiara bez uczynków jest martwa. Nie jest tak, że od każdego wierzącego oczekuje się bycia pełnoetatowym ewangelistą, ale każdy wierzący powinien starać się wykonywać pracę ewangelisty, choć może to być na bardzo małą skalę. Wierzący nie może całkowicie milczeć o swojej wierze, zwłaszcza tam, gdzie jest wolność wyznania. Nie tylko to, że jesteśmy zbawieni od piekła, napisał Charles Henry McIntosh, jest prawdą. Nie tylko to, że jesteśmy ułaskawieni, usprawiedliwieni i przyjęci w Chrystusie. Wszystko to jest prawdą, ale jesteśmy również powołani do wysokiego i świętego dzieła niesienia przez ten świat imienia, świadectwa i chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł cytuje z Psalmu 116, mówiąc: mając natomiast tego samego ducha wiary, jak napisano, uwierzyłem, dlatego też przemówiłem. I my wierzymy, dlatego też mówimy. 2 list do Koryntian, 4 rozdział, 13 werset. Apostołowie Piotr i Jan nie stali przed przyjaznymi przesłuchującymi, gdy mówili, czy jest to sprawiedliwe przed obliczem Boga, raczej was słuchać niż Boga? Osądźcie, albowiem my nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 19 do 20 wersetu. Obyśmy byli takimi świadkami dla Pana. Weźmiecie moc Ducha Świętego, który przyjdzie na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei i w Samarii, aż do krańców ziemi.